Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na kanale Katterm, a w dzisiejszym odcinku odpowiadam na wszystkie pytania dotyczące Black Pusha. Na samym wstępie muszę powiedzieć, że ostatnio był filmik z Welcome Home, no i tam was najpierw odsyłam, a tutaj już mamy mojego nowego koniura. Więc zapraszam do oglądania. Okej, a więc zaczynamy czytać wasze pytanka, które zadawaliście mi na moim Instagramie. W opisie będzie link, khtpdługa.pl. U kogo kupiłaś? Kupiłam go u Kepi Heroes Italii Malwa i jej nazwę także wam dam w opisie. Przez Vinted kupiłam. No i na Instagramie się skontaktowałyśmy, no i tak jakoś wyszło, że go kupiłam. Jak to się stało, że jest twój? Stało się tak, że kupiłam go. Zobaczyłam go na zawodach już, jak widziałam Malwę. Ja miałam takie nie, potrzebuję go do życia i po prostu zakochałam się. Powiedziałam, że jak mi sprzeda, to z chęcią kupię. I po prostu tak sobie obiecałam i tak się stało. Podoba ci się? Tak, mega mi się podoba, jest przecudny. Dożywocie? No i właśnie dożywocie to tak, nie wiem, czy mu dam na pewno dożywocie. Myślę, że tak, na pewno. Ale jeszcze nie wiem w sumie. Ma rodzinę? Nie ma rodziny. Nie ma chyba rodziny. Jeżeli Ovega Stable opublikował jakieś drzewo genealogiczne, gdzie jest, to podsyłajcie mi na Instagramie, bo no sama nie wiem. Jaki kolor do niego pasuje, więc do niego kolor, myślę, że taki różowy nawet będzie pasował. Do niego to wszystko, bo wiadomo, czarno-biały koń, to wszystko będzie pasowało. Właściwie takie myśliczne kropki, mega mi się podoba. Najdroższy chychy? Tak, to zdecydowanie najdroższy chychy. Planowany zakup? Nie, totalnie nieplanowany. W sensie, no ja miałam takie, że jak mi sprzedam, no to tak, ale no nie miałam tak odłożonych na niego pieniędzy i nic. Po prostu jakoś tak zarobiłam, no i jak miałam w sumie na koncie, to wydam. Ile lat? Lat, no nie liczę lat, ale chyba to jest praca 2022 roku, albo w sumie nie wiem, nie mam pojęcia, więc nie wiem. Wiek, no to właśnie nie wiem. I rasa, no to rasy to wam ci tutaj nie piszę, bo w sumie nie wiem, nie pamiętam, nie znam rasy, która tak wygląda w ten sposób. Ile zapłaciłaś za nowego koniora i z jakim sprzętem jedzie Lucky? Lucky to jest konik, który jest ogólnie wysyłany. Znaczy jeszcze nie w sumie, ale Lucky chyba jedzie bez sprzętu, bo tam nie pisałam, że jest ze sprzętem. No i ile zapłaciłam, no to potem wam powiem, może przejdzie ocenowy. Dożywocie ile latek? Właśnie dożywocie chyba tak. I latek, no to nie liczę. Jaki kolor do niego pasuje? Pozdrawiasz KHT Drive na filmie. Pozdrawiam KHT Drive na filmie. I jeszcze pozdrawiam Maję, która mnie o to prosiła. Pozdrawiam też KHT Aramis. No i Malwę, więc tak. Jaki kolor do niego pasuje? Myślę, że dosłownie każdy, bo ja już mam przygotowane dużo paseczków właśnie na halterki dla niego albo na obłowia i to by było mega fajne. I myślę, że każdy do niego pasuje, bo wiecie, czarno-biały, no to myślę, że każdy kolor będzie pasował. Jakbyś mogła, to co byś w nim zmieniła? Ja chyba w nim nic totalnie nie zmieniłam, może trochę ten wyższy, trochę większy bym dała, ale wiadomo, jest prześliczny i mega mi się podoba. Podobają ci się jego odmianki? Tak, zdecydowanie mi się podobają jego odmianki. Są prześliczne, ma prześliczne to na chrapach. Tutaj ma to prześliczne i no, to jest mega po prostu. Przedział cenowy. No to przedział cenowy, no to 800, 1500, 1300, jakoś tak. Do czego będzie? Będzie dosłownie do wszystkiego. Będzie i do skoków, i do ujeżdżenia, i do dosłownie wszystkiego, bo po prostu nie potrafię go tak jakby przedzielić na jakiś jeden wybrany. Wybraną dyscyplinę. Oddaj ukradnego. Nie ma, nie ukradniesz. Nie ma, jest mój kochany. Boże, ja jestem nim zakochana po prostu. Serio i no, jestem nim zakochana. Dream? Tak, myślę, że to był taki mój dream. Ale też mes i fyty. Mes i fyty to są też takie moje dreamy. Ale ten to też był zdecydowanie moje dreamy. Mi się dawno już podobały Ovega Stable. No ale nie miałam po prostu kasy. Teraz już mam dzięki temu, że sprzedaję i... No i mogłam sobie takiego zakupić. Plus dostałam drugą zniżkę. Planowany zakup? Nie. No właśnie nie, tak, trochę nie, no bo nie miałam odłożonych tych pieniędzy, po prostu zauważyłam, że mam na koncie, więc kupuję po prostu. Kupuję, biorę i kupuję. Jaki rozmiar? To jest taki rozmiar chyba A3, bo jest naprawdę mega duży, tego nie widać, ale on jest większy od czokleta, a czoklet już jest duży, nie? Więc no duży. Ile ma lat? Ma... Nie wiem ile lat. Jakby nie wiem z którego nowy roku jest ta praca. Myślę, że nowa, bo jest mega ładna. Ale no ja nie liczę koniem lat. Myślę, że mogłabym tak obsadzić 7, 8 może.
U jakich właścicieli był? No to był u właścicieli u Wiapichowi Sytali Malwa, u Kahdy Daisy i w sumie nie wiem jeszcze u kogo był, nie mam pojęcia. Taka hodowla os. Czy pokażesz tą naszywkę z tyłu? Już pokazuję po prostu. Zobaczcie. Mega ładne. Jakbyś mogła, to co byś bym zmieniła, jeżeli chodzi o chrapy? Jakby mega dziwne pytanie, ale z chrap bym tutaj nic nie zmieniła. Bo nawet ładnie wygląda w tych nierealistycznych. Mi się ogólnie nie podobają os, ale ten jest mega ładny, więc my dziękujemy z Blakusiem. Dożywocie, nie wiem czy dożywocie, raczej chyba nie, ale no też no, nie wiem. Czy to prawda, że osy są lekkie? Nie jest lekki. Ja wam powiem, że nie jest taki lekki. Jest najcięższym moim hobby horsem w sumie. Jeszcze go tak zważę, no to myślę, że tak około, nie wiem, 800 gramów, około kilograma, bo no nie jest lekki, chociaż nie jest też mega ciężki, bo wiem, że hobby horsy są cięższe. Czy polecasz hobby horsa od os? Tak. I czy pozdrowisz? Tak, pozdrawiam. Pozdrawiam i polecam. Polecam mega, boże. Polecam, mega fajnie. Gdybyś mogła coś mi zmieniła, kolejne pytanie tego typu? Nic. W życiu. Dobra, kolejne pytanie to te, które zadawaliście mi na Instagramie. Znaczy na Messengerze. Te osoby, z którymi się trochę dłużej znam. Więc, okej, okay. Mamy pytanie odnośnie właśnie zmiennika. Pierwsze to jest pytanie, czy będzie live, czy będzie raczej filmik na YouTubie. Jest już filmik na YouTubie, nie będzie live'a, bo no, dla mnie live to jest takie... Dobra, odpakuję, nie wiem, o głowie, no to mogę na live'ie. Odpakuję, nie wiem, coś tam, no to mogę na live'ie, ale tak tego konia odpakowywać na live'ie. Chcę, aby to było upamiętnione dla wszystkich moich widzów, więc po prostu, tak. Czy kupisz dla niego specjalny kalendarz adwentowy? Stara, czytasz mi w myślach. Czytasz mi w myślach. Ktoś się mnie właśnie coś w tym stylu zapytał. Nawet już sprawdzę. Taka Natalka z internetu, więc tak. Chyba kupię dla niego osobny kalendarz. W ogóle chcę kupić kalendarz od Owegi, ale nie wiem. Tego chyba raczej nie zrobię. I to na tyle z tych pytań. Dziękuję za oglądanie. Z konikiem idziemy na trening za niedługo, albo na zdjęciową. No nawet dzisiaj. Więc mega, mega mi się podoba. Ma twarde uszka, jest po prostu idealny, okej? Okay? Wiesz, patrzcie na niego. Mega jest, mega, boże. Przepiękny jest, mega, ja się jestem w nim zakochana. Ja po prostu dzisiaj nie śpię, tylko się na niego patrzę. Więc to było na tym odcinku. To były wszystkie pytania, które mi zadaliście. Na YouTube jeszcze zadawaliście mi pytania, ale no to ja bardziej z Instagrama brałam, bo z Instagrama bardziej odczytuję, więc tam jakbyście chcieli, to mi tam piszcie. No i co? Mega dziękuję za wszystkie pytania, za wszystkie komentarze i wow. Jestem zakochana, okej? Okay? Jestem zakochana. Więc buziaczki, widzimy się w następnym odcinku, pewnie jeszcze z nim. I to tyle. Pa, pa!